Witam Was serdecznie Słowem Bożym zapisanym w Psalmie 121, w wierszu 5 i 6. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Oraz słowem z Ewangelii Jana z 17 rozdziału 15 wiersza. Jezus modli się. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Słowa Jezusa są częścią modlitwy arcykapłańskiej, która rozpoczyna się od uwielbienia Boga jako swojego Ojca. Następnie Jezus kieruje swoje błagania i prośby wobec tych, którzy po Jego śmierci zostaną i będą kontynuować Jego misję, misję Słowa Bożego. Końcową częścią modlitwy arcykapłańskiej Jezusa są słowa wstawiennicze za te pokolenia, które będą po Nim, a które będą też prześladowane z powodu wiary. Modlitwa arcykapłańska Jezusa jest, można by powiedzieć, mową pożegnalną, w której zawarta jest troska wobec uczniów, którzy zostali w tym świecie. Jezus prosi o zachowanie swoich uczniów przy życiu. Prosi o zachowanie ich od wszelkiego zła, nienawiści i kłamstwa. A więc mówi o największej wartości, którą otrzymał człowiek. O życiu, jakie posiada. Także mówi o zagrożeniu tego życia, które jest najistotniejszą częścią naszego jestestwa. Dlatego też prosi z troską Boga Ojca o to, aby uczniowie byli zachowani, by mogli kontynuować z mocą Ducha Świętego Jego słowo i Jego wartości. Światem Jan nazywa relacje międzyludzkie, przede wszystkim te, które oparte są na dozie przemocy, wyłudzania i kłamstwa. To jest świat, czyli relacja międzyludzka. Jezus prosi, by Bóg Ojciec zachował swoich uczniów w bezpieczeństwie. Czy my dzisiaj, drodzy, też we współczesnym świecie, we współczesnym wieku czujemy bezpieczeństwo? Czy w czasie, w którym jesteśmy, a który już trwa i trwa, bo mówię tutaj o kwestiach pandemii, chorób, kiedy on się skończy? Czy Bóg zachował nas? Myślę, że możemy kierować swoje myśli, swoją wiarę ku Słowu Bożemu, który jest pociechą. Mam nadzieję, że słowa Jezusa Chrystusa będą również i dla nas dzisiaj ważne. Dlatego niech nas zachowa od wszelkiego zła, wszystkiego dobrego na ten dzisiejszy dzień. Pozostańcie z Bogiem.